Odpocznijcie, proszę. Niech mi wybaczą wszyscy uczestniczący w tej Eucharystii i ci, którzy słuchają przez Radio Maria i oglądają w telewizji Trwam. Wybaczcie mój chrypliwy głos. Chcę, żebyście słyszeli wszystko, co chcę powiedzieć sercem. Kocham Cię, Kościele Święty, bo tu jest dom Boga i bramo niebies. Czcigodny księże proboszczu, prałacie, synku kochany Sienkiewiczów, czcigodni bracia kapłani, przewielebne siostry Michalitki i inne, pracownicy tego kościoła, Panie Robercie i siostro Anno, lektorzy, ministranci, chórzyści, orkiestro, asysto, wielce czcigodni i szanowni przedstawiciele administracji państwowej i władz samorządowych, powiatu i gminy, dostojni goście, parafianie od Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołominie, czcigodni słuchacze Radia Maria i telewizji Trwam, wszyscy kochani moi. Jak was jest dzisiaj dużo w wołomińskim kościele u Matki Boskiej Częstochowskiej i wiem dlaczego. Przeżywamy bowiem 90. rok historii pierwszej wołomińskiej parafii. Taki słynny Wołomin, a taka młodziutka parafia ma dopiero 90 lat. Ale tylko ludzie wierzący i tylko ludzie kulturalni potrafią dziękować Panu Bogu i sobie nawzajem. Chamowie nigdy sobie nie dziękują. Więc ja też chcę dołączyć do was, aby dziękować. I czynię to wobec księdza proboszcza i prałata za to, że zechciał zaprosić mnie, abym mógł razem z wami śpiewać Bogu dziękczynienie za to, że Bóg zamieszkał pośród nas i jest Bogiem z nami. Przyzwyczailiście się, czcigodni mieszkańcy Wołomina, do tego, że idąc ulicą kościelną widać wieżę kościoła. Powinienem tu wstąpić. Wstąpić na chwilę i przyklęknąć. To jest mój Pan i mój Bóg. Spieszę się, nie mam czasu. Miej cierpliwość następnym razem. To takie moje człowiecze spowiedzi i usprawiedliwienia. Mojżeszu, zdejmij obuwie, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Tu jest święty kamień Jakubowy i drabina, gdzie wstępują i zstępują anioły. Tu jest Betel. Tu jest dom Boży, a dla mnie brama niebios. Tu jest moje Penuel, bo tu zobaczyłem Boga twarzą w twarz, a Pan Bóg mnie oszczędził i żyje. Czy pamiętacie, że w tym kościele, w głównym ołtarzu,
jest Matka Boska Częstochowska. A tylko czasem ją proszę. Módl się za nami grzesznymi teraz. Teraz. I w godzinę mojej śmierci. I pod Twoją obronę uciekam się. Jak w obrazie mojego Józefa Chełmońskiego z Boczek Owickich. O Ty, który obraz w każdej polskiej chacie i w ubogim sklepiku i w pysznej komnacie, która perły masz od królów, złoto od rycerzy, w którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy. Przyrzucaliście się mieszkańcy Wołomina do modlitwy waszych organów, które zbudował pan Truszczyński, do śpiewu waszego pana organisty Roberta. Pewnie nie doczytaliście jeszcze treści wszystkich obrazów, które stroją wasz kościół. A obrazy są pana Klaryski i Ostrowskiego. Wszystko to takie bliskie, takie nasze i takie polskie. I tam jest Bóg i Polska, mój dom ojczysty. Mogę to wszystko wyrazić tylko dziękczynieniem słowami psalmisty. Jakże miłe są przybytki Twoje u zastępów, Panie. Dusza moja za nimi tęsknić nie przestanie. Bo ciało moje i każde dmienie serca mego rwą się do Ciebie, Boga żywego. Przecież wróbelek znalazł sobie mieszkanie, jaskółka, gdzie by złożyła pisklęta swoje, a ja wciąż biegnę przed Twoje ołtarze, Królu mój i Boże. Boże, tysiące ludzi przeszło przez ten kościół. Tu potrzebowali umocnienia w modlitwie, w rozgrzeszeniu. Tu potrzebowali łaską umocnienia. A to wszystko przez posługę kapłanów. I tacy, którzy tu byli w Wołominie, oni byli jak ci, którzy biegli do Boga, co rozwesela ich młodość. I tacy byli wszyscy kapłani, którzy tu pracowali, kochający Boga i ojczyznę. I każdy z nich zostawił tu ślady swojej modlitwy i pracy. Ksiądz proboszcz Jan Golędzinowski, niech będzie święty. Budowniczy pierwszego kościoła, który patrzył na nienawiść człowieka, ludzi, którzy zburzyli Dom Boży i jego pracę. Ale żywy kościół w Wołominie ostał. Przyszli następni, ksiądz proboszcz Leon Jackowski przygotował dla nas wołomiński cmentarz. Pobudował kaplicę przy gruzach tamtego zburzonego kościoła. Ksiądz proboszcz Apoloniusz Kosiński wydobył z gruzów obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, która jest przed nami. I posadził ją na tronie w kaplicy, a my potem w głównym ołtarzu tego kościoła, aby była na zawsze matką i patronką Wołomina. Ksiądz proboszcz Walenty Zasada, człowiek schorowany, starusieńki, ale pobożny, nawet gorliwy, chodząca dobroć. Z tej słabości przygotował materiały do budowy nowego, to znaczy tego kościoła.
I ksiądz proboszcz Mieczysław Grabowski miał szczęście przygotować tę świątynię do konsekracji. Ale miał też nieszczęście, bo poświęcenie wyznaczył ksiądz prymas Stefan Wyszyński na dzień 11 października 1953 roku. Tymczasem 25 września aresztowano księdza prymasa. Poświęcenia dokonał biskup Wacław Majewski. Przyszły teraz trudne czasy. Ciężar tych uwikłań musiał znieść wielki budowniczy i wielki kapłan włomińskiego kościoła na swoich barkach. A w roku 1962 proboszczem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołominie został Jan Cikora, pułkownik Wojska Polskiego, zaprawiony w przeciwnościach w walce z systemem. I za jego czasów, wbrew wszystkiemu i wszystkim przeciwnościom, gdy Wołomin stawał się wielkim miastem, aby nie mówić o Radzyminie, ksiądz oficer z wojny z bolszewikami zostawił temu miastu 5 nowych kościołów dla Boga i Ojczyzny. Mieszkańcy Wołomina, mieliście świętych i wielkich kapłanów. Był tu i mój kuzyn, wikariuszem, Stasio Zawitkowski. Niestety, ojciec kapłaństwa z Wołomina. Módlcie się za niego. Obecnie służącym nam, jaśnie panującym na Wołominie jest ksiądz prałat Sylwester Sienkiewicz. Jeszcze raz mu dziękuję za to, że mogę być pośród was i z wami za wszystko Bogu śpiewać Tedeum. Zazdroszczę tylko księdzu proboszczowi, że imieniny to ma w dzień, gdy panie się modlą w sukniach sylwestrowych, a fajerwerki oświetlają niebo i drogę dla szczęśliwego nowego roku. Szczęść wam Boże, jeszcze zazdroszczę mu jednego, że jest ze słynnego rodu Sienkiewiczów. Miejcie cierpliwość, bo byśmy zgrzeszyli, gdybyśmy nie powiedzieli nic o Wołominie i Radzyminie, gdybym nie wspomniał roku 1920. Bo to już nie mówcie, wolę omiń, radzę omiń, to nie to. To są miasta, które mają tytuł bohater. Panie Jeznach, a czy to prawda, że przed kolegiatą w Radzyminie widzą ludzie czasem księdza Rudzkiego i nauczyciela Rusiniaka, którzy wołają: Boże, coś Polskę. A potem bolszewicy ich rozstrzelali. Nauczyciel i ksiądz zgnęli za krzyż i za orła. I to był ostatni obraz w moich oczach męczeńskiej Polski, gdzie nauczyciel i ksiądz razem szli na śmierć. Za Boga i Ojczyznę. I za tych, którzy urosną, aby byli pokoleniem, jakiego dotąd nie widziano. Za krzyż i orła, bo mieli jedno serce, jeden duch. A dziś w szkołach panuje euroepidemia. Czego bolszewicy nie zrobili, zrobią to ludzie oświeceni, źli, nam obcy kulturą, niedouczeni, wiedzą.
panie Pawlak z Wołomina. Czy to prawda, że w każdą Wielkanoc przed rezurekcją na domu numer 9 przy ulicy Kościelnej ukazuje się baner z napisem Chrystus zmartwychwstał i Polska zmartwychwstanie? Jeśli to prawda, to powiedz pan kiedy. Kiedy Polacy zmądrzeją, bo to jeszcze trzeba długo czekać. Wracają czasy przeklęte i znów podpalają kościoły i znów napadają na księży. A ksiądz Chyrek, ksiądz Misiak, ksiądz Czałkowski jeszcze nie wygoili tamtych ran. Tamtych ran nie wyleczyli i z nimi umrą. I umrą z kalectwem. A ten ostatni, który zbierał grosze, miał modlić się ze zmarłych. Teraz cierpi, a wychodzicie wolni, bo przyszły czasy, kiedy pobić księdza to cnota. Podli jesteście. Ale bezbożnych to nie wzrusza. I nas też to nie wzrusza. Ludzi zgniłej Europy. Warszawa jest tylko po drodze. Potem Berlin, Paryż i Lizbona. I bój to będzie ostatni. To nie ja mówię. To Tuchaczewski. Czy pomyśleliście czasem, że gdyby nie cud nad Wisłą, to już 94 lata chodzilibyśmy w kwajkach? Tylko ta jedna noc, kiedy kardynał Kakowski i nuncjusz Achilles Ratki modlili się u stóp kolumny króla Zygmunta. Warszawiacy prosili o rozgrzeszenie, bo jutro będzie rzeź. Strzały armat spod Osowa i śpiew Święty Boże z Placu Zamkowego spotykały się nad Wisłą. Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas. A chłopcy od Władysława IV i ich prefekt, ksiądz Ignacy Skorupka, poszli na drugą stronę Wisły z 33. Pułkiem Piechoty Akademickiej Ochotników. Za Boga i ojczyznę ksiądz pokazał kierunek krzyżem i potknął się. Nie zauważyli tego studenci. Następnego dnia pułkownik Dobrowolski zobaczył na ściernisku pośród niezebranych snopów ciało księdza. Był w komży we fioletowej stule. Miał krzyż w ręku i roztrzaskaną głowę. Za Boga i ojczyznę. Może to wzruszy bezbożnik. I tam, gdzie stoi grzeszna tęcza gejów na placu mojego Zbawiciela, usłyszą kiedyś słowa Archanioła. I któż jak Bóg? I nic nad Boga. Wyrosną warszawskie kwiaty po tych, co do nieba szli, jak kamienie przez Boga rzucone na szaniec. Tak niedawno podobną prośbę słałem do tych, co kończą swoje kadencje urzędowania, aby nie drażnili wierzących. Nie drażnijcie nas.
bo my jesteśmy ludźmi, którzy się modlą. Niektórzy uczciwie pracują, służą Bogu i Polsce. Ale gdy cierpliwość nasza się skończy, w święty gniew się obróci i ani o jedno biurko się nie pomyli. Kiedyś te kamienie drgną. Wybierajcie. I cóż, proszę księdza, za tydzień będą wybory. Myśli ksiądz, że będzie inaczej i będzie lepiej? A kto by nie wygrał, kto by nie rządził, to czym tu teraz rządzić? Wszystko rozkradli, chleb obcy jemy, bo tańszy. Będą jeszcze rozbiory. Może u obcych, mądrych i bogatych będzie nam Polakom lepiej? Polska nie rządem stoi. Co ty mówisz? Już kiedyś tak mówili, a potem była niewola. O wy głupi galaci, co was tak urzekło? Już za późno mi modlić się o rozum. Teraz szlifujcie języki za granicą. Za chlebem do obcych pójdziemy. A ja kładę przed wami wobec królowej. Kładę życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie. Ja i mój dom ostaniemy przy boku. Bolszewickie zagrożenia to mały pikuś wobec dzisiejszych zagrożeń. To już nie dzika horda bolszewicka. To wykształcone politycznie bestie. Nic już nie mamy własnego. Ani bogactwa, ani majątku, ani uznania, ani wdzięcia. Decydenci uwłaszczyli siebie. To owoc okrągłego stołu. Brawo, bohaterowie. Naród umiera. Naród wymiera. Odbierzcie jeszcze dzieciom miłość, a młodzieży rozum i zostanie nam Polska ugorem pachnąca. Pięknie, Kasiu, pięknie. Co ksiądz mówi? Przecież tak nigdy nie będzie. Przecież tu mamy królową. Matko Boskie, tę samą, co jest w Wołominie. A marszałek Piłsudski tak rozmawiał z kardynałem Kakowskim. Eminencjo, ja nie wiem, jak myśmy tę bitwę pod Warszawą wygrali. Ale rozbitek spod Zambrowa wiedział, bo ich osłaniała Boży Matier. No proszę panów, proszę kandydatów do samorządów, co marzniecie wywieszeni na płotach, na betonowych słupach i prosicie, wybierzcie nas. A mnie się czasem wydaje, że i nasza Matka Boska chyba jest w letargu, że i nasza Matka Boska z bólem serca chyba jest po zawale. Partie u nas mnożą się jak wirusy. Hasła wyborcze pokradli nam z kościołów. Ja sobie pozapisuję. Siła w jedności, zgoda jest twórcza. Będę wam służył, będę rządził i służył. Odmienimy oblicze ziemi. Wszystko to piękne. Oby nie okazało się nigdy kłamstwem.
spiszę sobie wszystkie te zdania i będą one wyrzutem sumienia, a ściągawką dla moich kazań. Pobożność bezbożnych przed wyborami wzrosła. Teraz idą do komunii ci, co złożyli wcześniej samemu Bogu i Jego przykazaniom. I podpisywali cyrograf z diabłami. Jeszcze będzie wiele wyborów. Jeszcze wiele obietnic padnie dla tych, których głód uśmierca. A wśród tych, co szli i wybierali, był jeden obcy, nieznajomy. To nie moje słowa, to Tuwima. Patrzyli nań spod łba, ramionami ruszali. Spróbowali. Wzięli go na stronę i mówili coś, szeptali, pytali, milczą. Przyszedł rudy, czerwony, coś za jeden, pytali, milczą. Podeszła Magdalena, zapytała, poznała, płakała. Ucichło, co szeptali, na ziemię padli, płakali. Tak, kochani, patrz, jak to się wszystko zmienia. A ta, co pod krzyżem stała, zwycięska z Radzymina, z Rembertowa, z Kamionka, co patronką jest Wołomina, powie kiedyś nam zawstydzonym, nigdy od ciebie ludu nie rzuciła. Nikt od ciebie nie odjęła lica. Ja mu podawlem. Moc twoja i siła, Bóg rodzica. Amen. Dziękuję wam za cierpliwość. Ale ja, człowiek od pracowitych Borynów, pytam was, jak przez 90 lat pytali was kapłani w Wołominie. Pytam was wobec matki i wobec królowej. Trzeba wstać i powiedzcie mi pod przysięgą i powiedzcie mi prawdę. Niech usłyszą to na Wiejskiej i w Brukseli. Czy wy jeszcze wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzymy. A czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, narodzonego, umęczonego, który powstał z martwych, jest po prawicy Ojca i do nas przychodzi? Wierzymy. A czy wierzycie w Ducha Świętego, który stąpił na nas, jak na apostołów w Wieczerniku? I czy wierzycie w jeden, święty, powszechny, apostolski Kościół, w którym my jesteśmy z Chrystusem i z Piotrem? Wierzymy. I czy wierzycie w miłosierdzie Boga, w odpuszczenie grzechów, w ciało zmartwychwstanie, w życie wieczne? Wierzymy. To Bogu niech będą dzięki. Za to więcej was kocham. I życzę parafii, miastu i wam, ad multos, plure Moskwe annos, niech wam Bóg błogosławi na długie, szczęśliwe lata. Niech z tej parafii wyrosną ludzie mądrzy i święci ku pożytkowi Kościoła naszej Ojczyzny. Amen.